Ostatni krok to jest wniesienie pozwu. Jeżeli pozwu nie wnosisz bezpośrednio przez złożenie w biurze podawczym sądu, to możesz wysłać go drogą pocztową. Pamiętaj jednak, aby był to list polecony ze zwrotnym poleceniem odbioru, tak abyś posiadał dowód nadania. Termin wniesienia pozwu jest równoznaczny z tą datą stempla pocztowego. Jeżeli składasz pozew na biurze podawczym sądu, pamiętaj, aby poprosić na kopii pozwu o przystawienie prezentaty, czyli stempla z datą wpływu. Składając pozew, pamiętaj też o załącznikach, jeżeli nie czyni to profesjonalny pełnomocnik, adwokat czy radca. Pamiętaj też, że powinieneś załączyć odpisy pozwu wraz z załączonymi dowodami do pozwu w takiej liczbie, ilu jest pozwanych. Jeżeli w postępowaniu będą uczestniczyli także inni, dla nich także powinieneś złożyć odpis wraz z załącznikami. Do pozwu załączasz także dowód opłaty od wniesienia pozwu, którym może być także wydruk systemu internetowego w przypadku wniesienia opłaty od pozwu za pomocą np. przelewu internetowego. I czekasz na rozstrzygnięcie danej sprawy. Ostatni krok to jest wniesienie pozwu. Jeżeli pozwu nie wnosisz bezpośrednio przez złożenie w biurze podawczym sądu, to możesz wysłać go drogą pocztową. Pamiętaj jednak, aby był to list polecony ze zwrotnym poleceniem odbioru, tak abyś posiadał dowód nadania. Termin wniesienia pozwu jest równoznaczny z tą datą stempla pocztowego. Jeżeli składasz pozew na biurze podawczym sądu, pamiętaj, aby poprosić na kopii pozwu o przystawienie prezentaty, czyli stempla z datą wpływu. Składając pozew, pamiętaj też o załącznikach.